Cześć, to jestem Farell i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, przychodzę do was z nowiusieńkimi informacjami na temat zbliżającej się aktualizacji. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak będzie się nazywał oraz wyglądał nowy karnet zadymiarski oraz jakie nagrody otrzymamy za poszczególne poziomy. Później przeskoczymy sobie do omówienia balansu postaci, ponieważ wiele postaci dostanie nerfa, a wiele postaci zostanie ulepszonych. Więc na samym początku, moi drodzy widzowie, proponuję strzelić łapeczkę w górę. Każda łapeczka w górę przyspiesza o 1 sekundę aktualizację. Minuta ma 60 sekund, godzina 3600, 3600 łapek to jest godzina szybciej aktualizacja. No zobaczymy, ile wam się uda tych łapek wbić. A teraz na szybko poleci kilka krótkich filmów podesłanych przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farell w sklepie Brawl Stars. Cześć Farell, wspieram z kodem Farell i kupuję sobie tego tika. Kupujemy. Zobaczcie, jest, są dwie rzeczy. Okej. No i okej. Pozdrowienia dla Jackie Farella. Ja wam dziękuję ślicznie za wsparcie. Serduszko dla was. Na waszą skrzynkę mailową odesłałem kody PSC o wartości 25 zł, za co będziecie mogli sobie kupić na przykład Megaboxa. Więc jeżeli też chciałbyś być na moim odcinku i wygrać 25 zł, jeżeli robisz jakieś zakupy z kodem Farell w sklepie Brawl Stars, no to nagraj to, podeślij mi na maila, mail oczywiście jest w opisie, a jeżeli twój film pojawi się u mnie na odcinku, to wtedy pamiętaj, że na twojej skrzynce mailowej czeka kod PSC o wartości 25 zł. Jesteśmy, moi kochani, już na moim koncie w wersji deweloperskiej, gdzie mam nieograniczony dostęp do wszystkiego i teraz pokażę wam, jak wygląda nowy karnet zadymiarski. Nowy karnet zadymiarski, tak jak przypuszczałem, będzie nazywał się Star Park. Sezon trzeci, witamy w Star Parku. I zobaczcie, moi kochani, na samym początku mamy już do odblokowania nowy skin do Poco, więc rewelacja. Na dzień dobry dostaniemy Poco w takiej cudownej koronie, taką samą koronę ja mam. Dobra, w następnym odcinku może ją ubiorę, jak zostawicie pod tym filmem 10 000 łapek. Moi kochani, chciałem wam tylko przypomnieć, jeżeli będziecie kupowali karnet zadymiarski, zdecydujecie się na taki zakup, nie zapomnijcie wpisać kodziku Farell na samym końcu w sklepie, wtedy otrzymam od was wsparcie. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, jesteście po prostu kochani za to, co robicie. Lecimy, moi drodzy, z tematem. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. poziom, nic ciekawego, skrzynki. Za 10. poziom mamy do odblokowania Pimpak. Tutaj niestety ta funkcja jest niedostępna, nie mogę niczego odblokować, a szkoda. Lecimy dalej. 14, 15, 18, 19, 20. Na razie spokojnie, później punkty mocy i na 30. poziomie, tak, na 30. poziomie karnetu zadymiarskiego jest do odblokowania nowa chromatyczna zadymiara, która nazywa się Colette. No jest po prostu przecudowna, jest to psychowanka Spike'a oraz Piperki, ona zbiera do swojego tego całego notesika, pamiętnika, różne pamiątki po brawlerach, no i teraz to się przerodziło, wiecie, w stalking i ona jest taka troszeczkę... No ale nieważne, Colette jaka jest, trzeba ją szanować i tolerować. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. Później zaczynają się odznaki. 31. poziom odznaka do Colette, 33. poziom odznaka do Colette, 37. odznaka do Colette, 41. to samo, lecimy dalej, 45. to samo, tu później punkty mocy, 49. też odznaka do Colette, czy 53. odznaka do Colette, 57. odznaka do Colette, 59. odznaka też do Colette, 61, 63, już nie będę się tyle razy powtarzał, 65, 67. No i moi drodzy państwo, za 70. poziom jest do odblokowania skin Trixie Colette. Wow, i oczywiście zestaw plakietek, pakiet odznak. Super, tak wygląda karnet zadymiarski. Powiem wam, dosyć fajny, ja generalnie się mega jaram. Pamiętajcie, że wleci też odcinek, że kupuję 100 stopni karnetu zadymiarskiego i z pewnością sobie pogramy nowym skinem, wtedy Colette, przetestujemy go, więc zapraszam, no nie wiem, za 2 dni, nie wiem, kiedy będzie aktualizacja, być może jutro, być może pojutrze, zobaczymy. Kolejną nowością, która moim zdaniem jest naprawdę rewelacyjna, jest możliwość wyłączenia botów. Zobaczcie, teraz możemy sobie wyłączyć bociki w grze dla znajomych, dzięki czemu możemy na przykład 1 na 1 z kim walczyć, więc moi kochani, jest to naprawdę super udogodnienie, dzięki czemu teraz na przykład będę mógł sobie zapraszać jakiegoś youtubera i z nim stoczyć walkę 1 na 1. Super, super. Dzięki twórcy gry, że to wprowadziliście. Jestem mega zadowolony z was, naprawdę. A tak, moi kochani, będzie wyglądało nowe środowisko. Spójrzcie sobie, tak wygląda nowa mapa do napadu. Jesteśmy w takim jakby, nie wiem, budyneczku, gdzie pakuje się maskotki. Tak, tutaj się pakuje maskotki. Mamy tu jakieś takie fajne kartoniki z zapakowanymi już częściami albo gadżetami do zadymiarzy. Tak jest, tak to, moi drodzy, wygląda. Tutaj jest jakiś nawet komiks tego Colta, rewelacja. Mega boksiki mamy na szafkach. Po prostu jest to jakaś fabryka. Fabryka z gadżetami do zadymiarzy. Tak będzie wyglądało nowe środowisko. Oczywiście też do gry został dodany nowy ekran wczytywania i wasza ikonka na pulpicie też zmieni się na nową. Teraz wam pokażę, jakie postacie dostały nerfa oraz buffa. W przypadku Barley'a oraz Karla doładowanie super ataku zwiększone odrobinę w trakcie używania ulti. To samo jest u Jesse i u Colta, tylko że u Jesse i u Colta dodatkowo doładowanie super ataku zmniejszone odrobinę w trakcie używania ulti. Ok, lecimy teraz z buffami, moi kochani. Bull. Doładowanie super ataku zwiększone w odrobinę na pełnym doładowaniu przy 3 pełnych uderzeniach głównego ataku. Dalej, doładowanie super ataku zmniejszone odrobinę w trakcie używania ulti i nadal doładowuje się przy 3 uderzeniach. Bull ma bardzo ciekawe zmiany. Zwiększenie punktów zdrowia. Doładowanie super ataku odrobinę to samo. Doładowanie super ataku zwiększone w trakcie ulti. Dobra, Darryl. Zwiększenie punktów zdrowia z 4800 na 5000. Dynamite doładowuje super atak zwiększone do całości przy 2 pełnych uderzeniach głównego ataku. Aha, no to super. El Primo. 9 zamiast 10 uderzeń potrzebnych do doładowania ulti. 4 zamiast 5 uderzeń potrzebnych do załadowania ulti przy użyciu super ataku. Ok. Promień wybuchu pasa asteroid zwiększony o 11%. EMS. Super atak ładuje się od teraz przy 3 pełnych uderzeniach głównego ataku. Jin. Ładowanie super ataku nieznacznie ulepszone, dzięki czemu ładuje się teraz przy 3 pełnych uderzeniach głównego ataku. Aha, w ten sposób. Dobra. Jackie. Skuteczność promienia kontra kruszenia zwiększona o 50%, czyli to jest chyba kontra kruszenie, to jest ultimate atak. Ok, super. Super atak ładuje się teraz przy 3 pełnych uderzeniach głównego ataku. Mortis. Super atak doładowuje się od teraz szybciej do głównego ataku. Dobra. Nita. 6 zamiast 7 uderzeń potrzebnych do załadowania super ataku. 10 zamiast 11 uderzeń. Wam tego wszystkiego nie będę czytał, bo widzicie wszystko ładnie na stronie. Możecie sobie zastopować. Rosa. Super atak ładuje się od teraz przy 3 pełnych uderzeniach głównego ataku. Ok. Shelly. Zwiększenie punktów zdrowia. Bardzo fajnie, jeżeli chodzi o Shelly. Pike, zwiększenie obrażeń głównego ataku. Super, że buffa dostał Spike. Tara, super atak ładuje się od teraz przy 4 pełnych uderzeniach głównego ataku. Kozak. Natomiast nerfy, moi kochani, dostanie Pan P, Poco i Surge. No i na samym końcu nowy ekran zakończenia bitwy, nowa ikona aplikacji, opcje zablokowania slotu w pokoju gry dla znajomych, no i tak dalej, i tak dalej. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o informacje na temat zbliżającej się aktualizacji. Dajcie znać w komentarzu, z których zmian się cieszycie, a z których nie. No i moi drodzy, ja już osobiście nie mogę się doczekać aktualizacji, kiedy znowu będę wbijał puszki na nowym zadymiarzu. Nie zapomnijcie też użyć kodu Farell w sklepie Brawl Stars przed zakupem karnetu zadymiarskiego. Nagrajcie to, podeślijcie mi na mojego maila. Mail oczywiście macie w opisie, a ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!